Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny, drugi odcinek Let's Play Ratchet & Clank 2. Chciałem od razu wam powiedzieć, że włączyłem helpdesk sobie, żeby mi nie przeszkadzał. I zobaczmy, że wszystko jest tak, jak powinno być. Tak, więc to jest poziom kosmiczny. Poziomów, których nienawidzę. To są właśnie poziomy, których ja osobiście nienawidzę. One są dziwne, nie da się po prostu widzieć gdzieś. W ogóle minimapa jest najdziwniejsza minimapa na świecie. W ogóle nie wiem, gdzie co jest. Więc jest kompletnie dziwna. Może ja po prostu nie ogarniam, albo jest po prostu skrzaniona w wersji HD, ale ja jej nie ogarniam. Z tego, co widziałem na Let's Play z oryginalnej Ratchet & Clanka dwójki, to nie ma żadnej różnicy. Mimo to jest cały czas badziewna. Tutaj. Strasznie tu nawalają w nas, co? Równa się z tym, że możemy dosyć szybko tutaj zginąć. Jest to troszkę, mogłbym powiedzieć, głupie. Bo przeciwnicy w ogóle nie chybiają tak właściwie. O, więc możemy dostać tą tarczę. Jest fajnie. Niestety ta tarcza wypada bardzo rzadko, więc no niestety, ale musicie się pogodzić z faktem, że czasami będziecie musieli powtarzać poziom. I tak, nie mam internetu, więc sobie nagrywam teraz odcinek. No normalnie bym sobie już nagrał co innego, a jakoś mi się nudziło, jeżeli chodzi o brak mojego internetu, to nagrywam teraz sobie raczej ten kod. A tak, bo jestem jakiś nie wiem. Słuchajcie, ludzie, ja mam taki pomysł, bo za niedługo będę wymieniał bodajże dwie albo trzy gry z PSP i jedną z PlayStation 3. Co byście powiedzieli na to, żeby zrobić maraton? Bo jedna z tych gier to będzie Wall-E, czyli jedna gra, jaką potrafiłem przejść, oraz The Simpsons Game na PlayStation 3. Co byście powiedzieli na to, żebym spróbował ją przejść i zrobić z tego dwa let's play? Żeby tak jakoś uczcić te gry. No tak, przeszliśmy ten nieszczęsny poziom kosmiczny i tych poziomów jest 3, taki malutki spoiler. I jeżeli nie w tym odcinku, to w następnym postaram się uwolnić Clanka, więc zobaczmy, czy jakaś nowa broń doszła, nie doszła, ale no nic, nic ciekawego nie ma. Więc idźmy dalej i nadal będę. W ogóle to jest taka rada dla ludzi, którzy chcą zaczynać grać w Ratchet & Clanka. Co byście nie robili, nie polegajcie na jednej broni. To był mój błąd, który zrobiłem bodajże w Ratchet & Clanku Size Matters na PSP, jak pierwszy raz grałem. Bo polegałem tylko na jednej broni, bo wydawała mi się dobra. Nie róbcie tego. To jest okropne. Najlepiej, abyście najpierw stuprocentowali sobie jedną broń, albo najlepiej, jakbyście stuprocentowali broń, jakby tak powiedzieć, etapami. To znaczy, że na przykład wszystkie bronie najpierw na poziom drugi stuprocentujecie, a później stuprocentujecie na poziom trzeci i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu nie dobijecie do poziomu piątego, jak na następnym gra. Jest to chyba najlepsza strategia i ja tej strategii będę używał podczas grania w podczas Let's Play'a z Ratchet & Clanka. No to właściwie jest z każdego Ratchet & Clanka, ale najbardziej będzie mi się to przydawało w Size Matters, bo w trójce raczej łatwo się gra. To znaczy nie mówię, że jest łatwa, bo to akurat jest jedna rzecz, której no, trójce mogę nie powiedzieć, ale no cóż. Okej. No więc oczywiście teraz jakiś element platformowy musi być, bo jakby inaczej.
I powiem wam, że... Że nie wiem. Ja już nie mam co w ogóle o czym mówić. Ja wykorzystałem to właściwie wszystkie tematy w pierwszej części. W pierwszym odcinku. Bo zbytnio dużo ciekawostek nie ma na temat tej gry. Powiem wam tylko, że miało być tutaj samochody. I parę wyciętych przeciwników, ale to tyle. Tak, tu się nie dostaniemy bez planka, ale ja chcę to jakoś zobaczyć, czy się jednak da. No, tego żałowałem. Aha! Widzicie, to jest właśnie piękne w tym, że klucz daje nam troszkę wyżej niż normalnie byśmy skoczyli. I to jest idealne do gliczowania Ratchet & Clank'a w Size Matters, ja wam mówię. Ja rushowałem tak grę strasznie. I... Mimo, że... No, było śmieszne. Było śmieszne, że powiem. Ja nie mogę. To jest najgorsza część tego poziomu, jak oni się tak bez przerwy spawnią. Znaczy, no fajnie, bo można sobie podekspić, ale... No proszę, no bez przesady. No ja nie mogę. A tyle? Jeden? Okej. No i dobrze. Zmykaj są, uciekaj, boi się. Pardon, napiję się wody. Tylko uruchu klucza będę dużo używał. Więc przyzwyczaj się na jego widok. Więc jak mówię, nawet jeśli macie prostych przeciwników, to róbcie to jakąkolwiek bronią, jaką macie do wylewelowania, bo to nie ma sensu, jeśli każdego przeciwnika będziecie omijać, a bo on jest słaby, to rozwalę go unikluczem. Nie, właśnie nie o to chodzi. Broń przyda wam się z finałowymi bossami, więc to jest rzecz, której akurat nie możecie pokonać jedną podstawową bronią. No poza Rhino oczywiście. No powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie pokonacie Rhino. I chyba po zakończeniu każdego, że tak to mogę powiedzieć, każdej części Ratchet & Clank'a będę robił taki specjalny odcinek z walki na arenach. Bo teraz idziemy akurat do walk na arenach. I po prostu jakby ktoś, no nie wiem, no po prostu będę tak robił, przechodził wszystkie wyzwania. Nie wiem, wypowiedzcie się na ten... Nie? Wypowiedzcie się na ten temat. Co o tym sądzicie? Teraz wchodzimy tutaj, do Battle Areny. No, nic nie słyszę. Więc... Tu gościem, który zapowiada, jest Quark. Chociaż nie jestem pewien, bo głos ma taki sam. Ludzie, ja już dawno trochę grałem w Ratchet & Clank'a. W sensie dwójkę przechodzę ją od początku, bo na bicie to po prostu raz przeszedłem i tyle. I nam powiedział, że gdy wszystkie pokonamy, to wygramy jakiś gadżet, ale przepraszam, nie pamiętam jak on się nazywał, więc po prostu powiem, jak go zdobędziemy. I możemy, a jeśli nie, to możemy zdobyć pochówek lub nagrobę. Coś w tym stylu. Nie bym wam dosłownie tego tłumaczył, tylko wytłumaczę tam wam tak na. Tak, żebyście rozumieli. Bo wiem, że niektóre osoby mogą nie znać języka angielskiego, to jest. Mi bardzo, tak to powiem, bardzo jest mi to wiadome, gdyż wiele osób może naprawdę nie znać porządnie języka angielskiego i no dlatego ich tłumaczę. I to jest piękne w tej grze, to jest chyba to jest właśnie piękne w Ratchet & Clank'u, że tutaj wrogowie oddziałują na samych siebie, że nie jak na przykład w Soniku, że nie wiem, laser strzeli wroga. I no i
I po prostu. Co ja mówiłem? Jak widzicie, no, internet i cały czas brak internetu i cały czas mi uważam, nie wiadomo nic. Mówię, w sumie robimy na wszystkich pieprzach, to tak może być. No i fajnie, straciłem bomb, tak śmiesznie, fajnie, super. 2 na 10. No, tada. I teraz mamy mini. Więc teraz mogę spokojnie lancerem, jak się trafi jakiś trudniejszy przeciwnik, to mogę zawsze użyć mini nuka. Będzie fajnie. I to chyba było infiltrator, czy jakoś tak się nazywa. Kurde, nie usłyszałem. Ja nie mogę. Może mówi, że komentator mówi, że electrolyzer. Electrolyzer to już chyba wszystko, więc możemy wyjść. Tutaj najgorsze minigry się pojawiają. Dosłownie najgorsze, nienawidzę. Ja wiele rzeczy nienawidzę z tej gry, mówię wam. To są najgorsze minigry, jakie kiedykolwiek widziałem. One są okropne, głupie. Fuj. Dobra. Jeżeli robicie jakieś fangamy, to nigdy nie robicie takich minigier, bo znienawidzę wasze fangamy. Taki prototyp. Dobra. Taka synka, w której Ratchet robi sobie pamiątkę, czy coś. To głupie wygląda, serio. Jesteśmy teraz poinformowani, że plan jest uwięziony. Bodajże mówi on, ale nie jestem pewien, że jeżeli Ratchet nie zostawi go w spokoju, to Clank zostanie porażony prądem i pewnie z każdym takim założę się, że gdybyśmy nie przeszkodzili TF-owi, to prawdopodobnie skończyłoby się to tak, że coraz to większą dawką voltów dawał i po prostu Clanka coraz bardziej by to go uszkadzało. To po prostu by było takie ostrzeżenie. W końcu ostrzeżenie ostateczne, gdy już na przykład byłby na tej planecie, już byłby przed drzwiami, to po prostu by no zabił Clanka po prostu. Ale tak się nie stanie. Malutki spoiler. Ale to by był dobry motyw. Więc teraz idziemy do drugiej części naszych tutaj zmagań. Tylko właśnie to jest problem, zobaczcie, Clanku dwójce, że nie dają nam bardzo jakichś dobrych broni na samym początku, bo na przykład te dwie bronie, które teraz mamy, to chyba, bodajże nie wiem, Blitzgun chyba jest dobry. Więc teraz weźmiemy Tractor Beam i przesuniemy to. To jest jakiś gościu, który daje nam dostęp. Nie wiem tak właściwie czemu, ale okej. Tu mamy naszą kochaną bombę. Musimy się przeze wszystkich przeciwników. Jeżeli macie problemy z dotarciem tutaj, to po prostu nie wiem. Najpierw zniszczcie wszystkich wrogów i wypierdzenie. Jej, mamy kolejną dawkę na Unteku. Cześć, Clarence. Znaczy nie wiem, czy to jest Clarence, ale... Mini-nuk jest OP. Tyle mogę wam powiedzieć, że jest OP. Dobra. Więc prawdopodobnie najpierw będzie ten... No, chuć. Ratchet & Clank Going to Mobile, a później dopiero Ratchet & Clank... Ratchet Gladiator. I tak, to, że pierwsze będę robił raczej Going Mobile, a później dopiero raczej Gladiator, nie znaczy, że Going Mobile jest teraz tym krokiem czwórką prawowitym,
Ponieważ to jest spin-off i ten spin-off no jest po prostu dobrze zrobiony i ja go dlatego będę nagrywał. O ile mi wiadomo, nie ma żadnej fabularnej otoczki na temat poprzednich gier, żadna gra nie wspomina tego tytułu, tylko Ratchet Gladiator, ale Ratchet Gladiator i Ratchet i Clank Mobile to może powiedzieć, że są połączone, bo na przykład podejrzewam, w platynowej wersji albo coś w tym stylu Ratcheta Gladiatora na PS2 można było na tyle zobaczyć kod czy coś w tym stylu do zdobycia Ratchet Clank Going Mobile, a w Ratchet Clank Going Mobile mogliśmy odblokować dodatkowe skiny w Ratchecie Gladiatorze. Nie wiem, czy cały czas pokazał Ratchet Clank Gladiator. Bo Clank się tam tylko pojawia albo cameo, albo jako skin dodatkowy. To jest śmieszne. I szczerze, tak poruszając temat pomiarowego i nagrywania Ratchet Clanka, bo ja szczerze bardzo czekam na jego let's play z Ratchet Clanka, bo chcę zobaczyć, jak on sobie poradzi z tym. Szczerze. I nie użyłem mojego 100% save'a z Ratchet Clanka jedynki. Jest to mój save z Let's Play'a, to znaczy, że nie będę wszystkich broni miał. Ja nic nie powiedziałem. Nic nie powiedziałem, żadnego spoilera nie było. Nic. A wiesz, co jest najlepsze, że nie patrzyłem, ile już nagrywam. Dobra, 17 minut, 52 odjąć 17 to jest 17.42 odjąć 7, 17.35, okej. Okay. To jest dosyć takie śmieszne zadanie, gdyż ja tutaj, gdy po raz pierwszy nagrywałem Ratchet & Clank dwójkę jako, wiecie, postkomentary, to ja tutaj zrobiłem tak, że wszystkie te generatory postawiłem do góry, a nie zniszczyłem ich. Jest taki trochę fejs z mojej strony. Musimy zniszczyć tych 6 generatorów. No nie wiem, zasilają jakąś tą grupę Hacks for Less czy coś, nie wiem. Może coś robi. Musimy to zniszczyć. Zjedź, tu mam Mr. Fizzle Chat i jest fajnie. I tu był glitch z czapki. Musimy tu iść. W ogóle mapa tu fajnie wygląda, bo po prostu widzimy całą planetę. Śmiesznie, bo możemy tak właściwie zobaczyć, jaką drogę powinniśmy obrać. To jest fajne. Nie wiem, jak na razie, jakiej broni procentowywać i dlatego używam teraz klucza. Prawdopodobnie zaraz pójdę do sklepu i kupię... Nie, na pewno nie Choppera, bo Chopper jest no trochę, powiem szczerze, głupią bronią, bo tak właściwie strasznie ją się 100%uje. Powiem wam tak. Strasznie ją się leveluje, jestem na okropną, według mnie nie ma żadnego pożytecznego zadania i to jest moja opinia na temat tej broni. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobrze. Okej, okay. Sprawdzić, no niestety tego jeszcze nie mamy, szkoda. Dowiecie się później, o czym mówiłem. Prawdopodobnie nie w tym odcinku, ale później. Nie, serio, ta broń jest OP. Już się... O, wyrzucałem został włączony od punktu dostępu. Dobrze, bo nie chcę zrestaurować router. Że tak dużo śrubek będę miał. Znaczy i tak zbyt dużo śrubek, bo jeżeli czytaliście komentarz od Sackboy Playera, Sackboy The Player, przepraszam, to wiecie już, co mi będzie bardzo potrzebne, a co nie będzie mi
co będzie mi bardzo potrzebne i niestety będzie to bardzo późno w grze, więc to jest trochę przykre. Jak mówiłem, zaczęliśmy o 16:35, to teraz 16:55. To już 20 minut, co do 17:05 jest odcinek, więc jeszcze 10 minut nam zostało odcinka. Jak na razie zrobiliśmy jedną planetę, ale progres. Ja mówię wam, prawdopodobnie właśnie tak będzie, że sobie zaczytaj Ratcheta i Clanka dwójki i będzie się składał tak, że pół godziny będę robił jedną planetę. Gdyż, no powiem szczerze, że muszę to przyznać, że to jest długa gra. Jak na długość planety, jak na długość gry, gra jest bardzo długa. Powiedziałbym, że jest odrobinę dłuższa od Ratchet & Clanka dwójki. To jest w ogóle najdłuższa gra z całej antologii. Bo antologia to liczę tutaj, w sensie, że jest najdłuższa. Chwila, nie zdobyłem, kurde, jednej rzeczy. Muszę się wrócić jeszcze raz na tę planetę, o ile się da. Bo już wtedy nigdy nie wracałem na tę planetę. Okej. A, nie ma paseki, okej. Więc teraz sobie wrócę. Bo nie zebrałem jednej rzeczy, przepraszam bardzo, ale no niestety tak wyszło, że nie zebrałem tej jednej rzeczy, którą bardzo chciałem zebrać. Bo to jest taki. Ten let's play jest taki na pół. Tutorial, jak zebrać praktycznie wszystkie rzeczy. Nie będę tylko zbierał skill pointów i większości platynowych śrubek, ale te, które łatwo zdobyć, to zdobędę. Więc teraz tutaj była platynowa śruba, więc jak chcecie, to możecie ją sobie wziąć. Jeżeli chodzi o fiolki z nanotechem, to będę zdobywał wszystkie platynowe śrubki, najprawdopodobniej będę większość zdobywał, a jeżeli chodzi o skill point, to tylko takie, które są bardzo łatwe. No serio, Ratchet & Clanka dwójki, co do dzisiaj jeszcze nie mam, chyba jeszcze nawet połowy skill pointów nie mam. Przez Ratchet & Clanka dwójki już praktycznie 100% tylko speedruny z poziomami, pułapka mnie dobijają. Tutaj sobie trochę porozwalam, czemu nie? Daję się na cały czas w tym samym armorze. Śmiechowo. Nie wcale nie. Okej, w ogóle tutaj jest jeden skill point, który można zdobyć. Otóż gdy zdobędziemy wszystkie trzy, gdy zdobędziemy 100 śrubek, dostaniemy skill pointa i trochę na PlayStation, ale nie chcę mi się teraz tego zdobywać, ponieważ powody, nie chcę mi się. Blizzgam, no właśnie. Blizzgam kosztuje 15 tysięcy, więc mam trochę taki, można powiedzieć, przypał i no, kupuję go, to jest 70-35. Wiecie co, pozostało mi to właściwie 70 odcinka, więc nie wiem. Pójdę na kolejną planetę i zakończę. Teraz na Megapolis, na Endako. Lecimy. Tutaj znowu mamy dwie misje. Jakże fajnie, co nie? Przecież wszyscy lubimy dwie misje mieć. A już w szczególności ja. Przecież bardzo lubimy, jak mamy dwie misje. Wiesz co, może dzisiaj dłuższy odcinek. Nie chcę mi się teraz przerywać, znaczy chce mi się przerywać. To jest ten głupi. Zakończymy po prostu wcześniej ten odcinek. Naprawdę mi się przynajmniej skontynuować. Trochę się wygadałem, trochę gadałem, coś tam robiłem. Wcześniej jedną planetę. W następnym odcinku postaram się zrobić dwie planety, bo te planety są dość krótkie. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jakoś to fajnie skomentujecie. Że, nie wiem, zarzućcie jakimś śmiesznym komentarzem, żebym mógł się ubawić, albo inni ludzie, którzy lubią czytać komentarze. Mam nadzieję, że Sackboy The Player powie mi coś, czego ja pominąłem, albo że jestem głupi, bo tak powiedziałem inaczej, a no, to nie jest prawda. Chociaż bardzo dobrze się znam na Ratchet i Clanku, ale
ale człowiek to człowiek, czasem się może pomylić. Więc dzięki jeszcze raz wam za oglądanie. Na razie i cześć!